Także proszę Państwa, pasożyty z tego budynku 2,5 roku przetrzymywali mi te wszystkie dokumenty. Zobaczcie, taśmy, nie taśmy. Sprawdzali moje preferencje seksualne. Czy tatuś kochający dziecko nie gwałcił dziecka, bo żona intrygi porobiła. Proszę. I ona teraz to wykorzystuje. Nie wiem, co tutaj jest, czy oddali mi wszystko, bo to są złodzieje, oszusty na policji. Lenie, pachołki nie umiały nawet znaleźć 500 kaset leżało za drzwiami. Proszę. Pasożyty, które za nasze pieniądze uczą się i nie umią dobrze roboty wykonać. Bo sobie kozła i ofiarnego Platforma znalazła. Za Millera się chcieli pomścić na mnie. Się widziało, Janusz Pijanka na bieżąco odbiera depozyty ty rzeczowe z prokuratury i z sądu sieradzkiego, bo mnie pedofila chcieli uczynić, kochającego ojca. Niech cały świat zobaczy, jak się nade mną znęcali, a sędzia po 3 dniach mi oddał dziecko. 2-letnie dziecko mi oddał, które nie miałem czym karmić, bo żona zablokowała pieniądze i wywiozła na Ukrainę. A MOPS mi gdzieś nie chciał dawać pomocy. A pracownica Grażyna Jankowska powiedziała, czy Janowska, że kazałem dziecku gówna jeść, bo zobaczyło zdjęcie, jak dziecko zatwardzenie gówienko zrobiło. Oj, Boże, jedyny, za co mnie tak każesz, żeby to w świat poszło? Niech cały świat zobaczy. Zase, messie dam, zase tu depozytki, zawe pride polis polone, zle flik polone, ki pride duzą edmi. Robię reportaż na bieżąco, co te 2,5 roku mi te pasożyty, kurczę, mafia zalegalizowana trzymała, bo patrzyli, czy jestem pedofilem. Preferencje seksualne sprawdzali.